cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na Balloon City 6, czyli na kolejną odsłonę gry o balonach. Ostatnio graliśmy w piątą część, więc zagramy dzisiaj w szóstą część. Mówiliście, że szósta to jest praktycznie to samo co piątka, tylko ulepszona, więc nie wiem, czy to prawda, czy tak, część osób się zgadzała, część nie, więc znowu pozwolę wam się oczywiście wypowiedzieć. Nie pozwól balonom przedrzeć się, umieść małpkę. Pierwsza podstawka, no w sensie już feeling gry, grania, tego jak to wygląda, przenoszenia i tego, że ekran jest 4:3 daje już nam więcej. No przyniosłem tu małpę. Pff, o co chodzi? Umieść małpkę z rzutkami, a następnie wciśnij przycisk graj. Gdzie jest przycisk graj? Okej, okay. mogę więcej małpek, tak? Druga będzie tu, a trzecia będzie pilnowała na strażnicy. Play! Gramy, mamy 10 rund. Możemy też chyba przyspieszyć grę, tak jest. Boom! Ale rozwalone balony, proszę bardzo. No jakie balony są rozwalone. Wspaniale, perfekcyjnie. Bułka z masłem, prawda? Kliknij jabłek i przejdź do kolejnej rundy. Oczywiście, przechodzimy do kolejnej rundy. Będą rozwalać te wszystkie balony, ja nie będę musiał nic robić totalnie. Bardzo fajnie. Zaoszczędzę trochę, bo zakładam, że pewnie będą upgrade, a tak naprawdę więcej nie musimy nic robić. Możemy zupgrade'ować, widzę tutaj. Tu jest... Proszę bardzo. Każda małpka ma 5 lepszych niż 3 ścieżki. Odblokuj jedno naraz. A, czyli mogę zobaczyć, jest kusza, plazmowa małpka, ultra katapulta. O kurde, kolce, pulce. Dobra, pójdźmy w to środkowe. A, bo ty... Nie jest najdroższe. A może dobra, zacznijmy od tych początkowych. Pierwsze, za 50 doświadczenia. Niech będzie. Lepszy wzrok, za 450. I teraz muszę daną konkretną... A, oczywiście ulepszyć. Za 90, proszę bardzo. I teraz ją też na 90. I ją też na 90. Dobra, lecimy dalej. Prosimy o rzuty, strzały i co tylko. Z niebieskimi już będzie zdecydowanie gorzej. Druga będzie musiała jej minimalnie pomóc. Oczywiście tej pierwszej. Potrzebujesz pomocy? Nie! A, to jest małpi bohater, który lepsza się sam w trakcie gry. Za 540 nie stać mnie, ale niech będzie. Rzucę cię... Tu. Jasne, proszę bardzo, strzelaj se. O, jak ty sam tak rozwalasz wszystko to. Dobra, jednak trochę pomocy jest ci potrzebne czasami, więc niech będzie. Robimy kolejną turę, oczywiście, czy tam rundę. I lecimy dalej z kolejnymi tymi. Czy małpy są w stanie teraz... A, za 80 expa. Ulepszenia. Powinienem teraz zrobić tak. Tu, ulepszenia. I zobaczyć to. 450, mamy 350. Czyli nie jestem w stanie. Nie wiem, czy te ulepszenia będą się jakoś świecić, jak to wszystko będzie już dostępne, czy nie. Ale zobaczę to oczywiście zaraz wszystko. Więc na razie idziemy poziom wyżej. Drugi poziom. A mogę odblokować sobie działko, które chcę. Działo bombowe wygląda jak bombowa robota. Niech będzie też tu. Na starcie, proszę bardzo. Niech wali działo, proszę bardzo. Niech tłucze z naszym bohaterem oczywiście. Ile mamy doświadczenia? Mamy 0? Aha, bo jestem na dziale obecnie. Czyli tu muszę... A, jest strzałka, rzeczywiście możemy. Za 450, lepszy wzrok. Czyli teraz będą widziały te zakamuflowane. Niech będzie w takim razie. Upgrade'ujemy za 200, upgrade'ujemy za 200. Trzecia na razie nawet nie była potrzebna, więc nie robimy nic takiego. Mamy ósmą runę, więc myślę, że to już nie będzie nic więcej, co nas byłoby w stanie zaskoczyć raczej. Nie wiem też, gdzie jest mój ogólny poziom expa, jeśli chodzi o aktywne umiejętności. Masz aktywną umiejętność, dzięki nim zyskujesz potężne tymczasowe, które pomagają ci wygrać. Wybieraj rozważnie, kiedy ich użyć, ponieważ każda z nich potrzebuje czasu na odnowienie, zanim znowu je użyjesz. Jasne, dziękuję serdecznie w takim razie, bardzo fajnie. Quincy! A, ma trzeci poziom, niech będzie. Co to jest? A, to jest moja umiejętność, dobra, rozumiem. I nie mogę jej jeszcze użyć, niech będzie. Co prawda nie potrzebuję na razie jej używać, ale no... Mogę jej użyć i nie rozumiem, co ona będzie do końca robiła. Jeszcze tylko jedna runda do końca, niech będzie. To użyj tej umiejętności. Aha, czyli po prostu będzie zakładem szybciej strzelał przez jakiś okres czasu. Odblokowaliśmy też ulepszenie na dziale, więc możemy zrobić na przykład ulepszyć dział ekstra zasięg. Proszę bardzo, więc bardzo chętnie ekstra zasięg sobie ekstra zupgrade'uję. Bo czemu nie? Jestem w stanie w końcu. Na razie na niczym więcej nie mamy upgrade'ów. Wiadomo, musimy wszystkie wieżyczki odblokować, więc wszystko to musi troszeczkę czasu zająć. I udało się zwycięstwo, 100 pieniążków dostaliśmy. Witaj w domu. Dzień dobry, witam serdecznie. Skrzynki nie mamy. Tutaj też nie możemy zagrać. Wiedza, graj. Bohaterowie. Możemy tutaj właśnie bohaterów zobaczyć. O kurde, i tu jest na różne poziomy są ci bohaterowie. Nice, dobrze. Tu jest skrzyneczka, widzę. Gra mi każe. 50 małpia kasa. Niech będzie małpia kasa w takim razie. Zbieramy tu jeszcze, proszę bardzo. Kolejne pieniądze. Bardzo ładnie. Nie wiem konkretnie do czego mi są. A, mogę tu w ogóle kupować też pieniądze. Tryb podwójnej kasy, czyli to na stałe chyba jest tryb podwójnej kasy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możemy też tu kupować właśnie te
pieniądze. Możemy też zagrać społecznościowe. Nie, chyba zagramy po prostu normalnie. A co mówi mi mój awatar obecnie? Wszystko? Trofea. Czyli to są moje trofea. Okej, dobra. Dobra, wszystko rozumiem. Wszystko jest jasne. Więc na razie chcemy zagrać. Możemy sobie wybrać na początkującym. Myślę, że to jest najsensowniejsze. Drzewko szczęścia. Zagrajmy świąteczną mapę, to jest najlepszy możliwy pomysł. Kurort, jasne, ja chciałbym się dostać na tego. Ja bym się dostać chciał na wakacje, więc poproszę. O, tu jeszcze jakieś inne tryby są do odblokowania. No dobra, niech będzie. Lećmy tu na razie, a balony, aha, balony po prostu przejeżdżają tu. Okej, to postawimy naszego Quincy'ego sobie gdzieś tutaj, żeby miał zasięg. Jak najbardziej, myślę, że on najsensowniej mógłby mieć tu zasięg. Tam zasięg, niech będzie tutaj na razie. I zwykłą małpkę postawimy sobie tutaj. Niech będzie. I lecimy oczywiście na trybie przyspieszonym. Nie wiem co to daje, a co moce, dobra. Na razie nie mamy mocy, bo jesteśmy dosyć słabi. Nasz Quincy jest w stanie sobie podziałać. Mamy 40 rund, nie wiem czy będę w stanie to zrobić na 40 rund. Nie mam też chyba ulepszenia, odblokuj poziom. Atak podstawowy odbija się od 4 celów. Niech będzie, poproszę serdecznie. Tutaj za 400 mamy kolejny upgrade. Moglibyśmy też postawić drugą małpę zaraz. Myślę, to będzie spoko opcja. Gdzieś tutaj, żeby jakby co była w stanie również bić. Więc bijemy bez żadnego problemu. Mamy 200 zdrowia, więc możemy przepuścić 200 balonów. Tutaj te małpki tutaj pomagają. A, bo to będzie się tak zakręcało. Okej, wszystko jasne. I znowu wyrzutnie jakieś. No nie wiem, niech będzie to działo gwoździowe. Działo gwoździowe będzie spoko. Czy mogę je gdzieś tu postawić? Nie mogę, mogę je tu postawić co najwyżej. Czyli to będzie jak? Jechało tu i tu będzie zawracało i potem jeszcze tu jechało i z powrotem? Czy... Nie jestem pewien, więc zobaczę tą trasę całą. Temu możemy też kupić kolejny tego. Co to jest za 7? 7 czego? Czy chcesz zakupić za małą małpią? A, za małpią kasę jestem w stanie to upgrade'ować. Dobra, lecimy dalej. Balony kolejne. Tutaj myślę, nie będzie żadnych problemów na samych startach przynajmniej. Możemy to postawić tu, myślę. O, to może być spoko. Cyk. I robimy. Jak będzie jakiś problem, to mogę oczywiście użyć sobie jeszcze tego całego ulta, ale myślę, że nie będzie problemu i nie będzie potrzeby takiej. Więc niech on sobie tutaj działa powoli. To niech strzałki też sobie też strzelają. Graj regularnie, mieć pewność, że zawsze masz aktualną wersję gry. To okej. Dosyć standardowe. Niech będzie. Zbierajmy. Moglibyśmy też te... lepszy zasięg zrobić i lepszy wzrok. Czyli też lepszy zasięg i lepszy wzrok. Dobra, niech będzie. Upgrade'y bardzo ładne. To jeszcze upgrade'u nie ma, więc lecimy. Na razie zupgrade'owaliśmy bardzo fajnie nasze małpki i nie jesteśmy w stanie zrobić nic więcej, więc oszczędzamy. Oszczędzanie jest też bardzo ważne. Poziom wyżej czwarty, czyli znowu wybieramy oczywiście nową małpkę. Wybierzmy tą zamrażającą małpkę, niech ona będzie. Kosztuje 400, więc też nie jestem w stanie jej na razie kupić, żaden problem. Ale widzieliśmy ją oczywiście w poprzednim odcinku, kiedy grałem sobie w piątą oczywiście odsłonę gry. Tu jest jeszcze ta małpa, boomerang. Aha, bo ona rzeczywiście była do odblokowania, jeszcze ten klejowy. Kolejne są już na kolejne poziomy, czyli snajper i tak dalej. No, tutaj już zdecydowanie więcej tego, ale dalej daliśmy również radę. Wyższy poziom. Odblokuj poziom. Ha. Aha, czyli nie mogę dalej jakby zrobić tego. Mogę, chcesz zakupić za małą małpią kasę. Przecież ja mam małpią kasę. Nie wiem czemu nie mam teraz akurat. No niech będzie, nieważne. Użyjemy pieniędzy w grze. Ile potrzebujemy? 1850. Bo, a, on wbija dalej poziom z każdą turą. Dobra, wszystko jest jasne, on wbija poziomy. Aha, z każdą, no dobrze. Mamy też upgrade tutaj, więc możemy zrobić upgrade'y. Szybsze strzelanie gwoździ do takiego zasięgu, więcej gwoździ. Ognisty pierścień. Zróbmy te ogniste. Czemu nie? Niech sobie będzie. I tu kolejne za 550. Ulepszmy sobie te szybsze strzelanie. Nasze małpki są w stanie również dostać jakieś ulepszenie. Kusza. Wykorzystuję kuszę do takiego zasięgu, która może przekuć 3 warstwy balonów za jednym razem. Brzmi potężnie, więc bierzemy i zrobimy oczywiście tą kuszę tutaj za 500 na większym zasięgu i na większym przebijaniu balonów, więc bardzo, bardzo chętnie sobie to wykorzystam. Na razie nic więcej nie potrzebujemy, na razie siedzimy, zbieramy pieniądze, oszczędzamy sobie to wszystko i nie musimy nic więcej robić. Poziom wyżej i możemy odblokować kolejną małpkę, na przykład bumerangową małpkę, która będzie rzucała, jak można się łatwo domyślić, bumerangami. Rzucimy ją sobie tutaj na brzeg. Niech ona sobie tutaj zarabia. Niech zdobywa doświadczenie jak najbardziej, proszę bardzo. I niech pomaga naszej oczywiście tutaj małpie, czyli Quincy'emu, który zbił już 750 balonów, więc całkiem sporo jakby nie patrzeć. Lecimy.
Dalej możemy też kupić działo. Działo może tutaj też gdzieś bić na początku, myślę, bez większego problemu. Niech zbija jakieś tutaj warstwy balonów i dzięki temu będę w stanie trochę też oczywiście je wyekspić. Lecimy dalej. Kolejna tutaj rzecz. I został nam tylko glue gunner, czyli tak naprawdę gościu, który strzela klejem. Okej. Odrastające balony. Dobrze, no one nie będą miały siły na odrastanie, więc ściągamy ich wszystkich. Poziom wyżej. Aha, czyli ja płacę, żeby go od razu podnieść, ale też może sam levelować. To jakby to jest proste, czyli już nie muszę w niego ładować pieniędzy. Działo odblokowało kolejny poziom, czyli bomby odłamkowe, które odblokowujemy. Potrzebuję 600 doświadczenia? Czemu nie mogę? Aha, pokazuje mi, że inne rzeczy mogę odblokować. Dobra, rozumiem. Potrzebujemy jeszcze tu ulepszenie, bumerangi. Moab presja, co to robi? Ciężkie, uderza w balony klasy Moab kilkakrotnie, a czasem cofa je na ścieżce. To byłoby spoko, więc zróbmy w tym kierunku coś. Gorące bumerangi za 49. Ja w ogóle mogę też kupić doświadczenie, jak mam to rozumieć, że plus. A, mogę kupić 5000 małpich PD, czyli 5000 doświadczenia za 5 zł chyba. Jakbym bardzo chciał. Na razie nie chcę, więc nie potrzebuję tego. Możemy zrobić większy zasięg. Na dziale możemy też zrobić. Czy jestem w stanie kliknąć? Ekstra zasięg. Odłamkowe jeszcze nie są w stanie być zrobione. Tu nie potrzebujemy nic więcej. Tą małpę mógłbym sobie ulepszyć na kuszę. Proszę bardzo. I potrzebujemy dalej więcej doświadczenia, żeby być w stanie robić coś więcej. Ona jest tu oczywiście tylko taki jakby co. Jakby coś miało się stać. Kolejna, proszę bardzo. Czarne balony. Zawierają dwa różowe wewnątrz. Wiadomo, to już będzie ciężej troszeczkę. Szósty poziom, więc odblokujemy ostatnią postać, czyli Glue Gunnera, którego też możemy postawić sobie gdzieś tutaj na początku, jakbyśmy chcieli. On może tutaj stać, o, pod tą postacią i niech sobie tu expi, on będzie tylko tak naprawdę zaklejał. A jeszcze mamy tego mroźnego, którego możemy postawić gdzieś tutaj i niech on mrozi. On też będzie w stanie cokolwiek zrobić, one nie zbijają, tylko zamrażają, więc to już jest inna kwestia. I niech zbierają sobie doświadczenie. Dobra, gwoździarka jest w stanie dostać więcej. Jeszcze szybsze strzelanie, jak najbardziej poproszę, dzięki czemu jesteśmy w stanie gwoździarkę ulepszyć tu za 200 coś. I jeszcze mamy działo, które ma bomby odłamkowe. Poproszę serdecznie te bomby odłamkowe, jeśli stać mnie, więc robimy je. I rozwalamy wszystko. Tutaj nawet ten ostatni się przydał, kurczę, muszę przyznać. Te niektóre idą szybko. O, kamuflażowe balony. Proszę bardzo. I tylko niektóre. Mój bohater widzi... A nie, tutaj... A nie, tu już zwykłe były akurat. Niech będzie. I poziom wyżej, proszę bardzo. Co trzecie wypuszczone strzały wybuchają? Kozak. Kozak, naprawdę. Fioletowe balony zawierają dwa różowe balony oraz... są szybkie oraz odporne na wszelkie efekty energii, magii. Boże, tu jest jeszcze tyle efektów. Jakieś magia, plazma, ogień. Wow, sporo tego wszystkiego. Możemy też mroźnego ulepszyć, widzę już w tym momencie. Sople, krucho, żeby były kruche. Myślę, że ta śnieżna burza najbardziej mi się podoba. Atakuje szybciej i zamraża na dłużej, dlatego dostał słuchawki. Niech będzie, bierzemy. Lecimy dalej, a jeszcze Glue Gunner dostał. Co możesz zrobić? Bezwzględny klej, skraplacz balonów. Bezwzględny klej brzmi jak coś naprawdę fajne. A, jeszcze nie mamy tyle doświadczenia. To jeszcze chwila. Musisz jeszcze chwilę pozamrażać tutaj balony. 123, czyli po końcu pali, zakładam, dostaniemy poziom wyżej. O, jesteśmy w stanie dostać kolejnych, proszę bardzo. Możemy dostać działo. Weźmy coś do wody. Małpa podwodna. Małpka pirat. Niech będzie małpka pirat. To będzie spoko. Bo możemy ją tutaj oczywiście dać. Damy ją sobie gdzieś tu z lewej strony bardziej. Niech sobie tutaj strzela, w sensie będzie mogła sobie strzelać. My mieliśmy jeszcze Glue Gunnerowi zrobić poziom na bezwzględny klej. Tak jest, proszę bardzo. I oni będą też zmieniali wyglądy, co jest fajne. Lecimy, podstawowe balonki. No tu myślę, że nie będzie w stanie nic mi zagrozić, chyba że z czasem coś złego się oczywiście stanie tutaj, ale to wiadomo. Musimy poczekać, żeby być w stanie się o tym przekonać po prostu. 12 tysięcy expa, a mamy 3,5 tysiąca, to nie będzie zbyt szybkie. Ołowiowe, więc ostre przedmioty na nie działają, ale działa na nie działają, więc działamy z działami. Działamy z działami, proszę bardzo, jest bardzo ładnie działa, będą w stanie bardzo ładnie na działać. Tu jest bumerangowy, ostre, gorące rangi, czyli bumerangi. Robimy, jak najbardziej. 3000 doświadczeń nie będę w stanie zrobić zbyt wiele. Weźmiemy też drugą tą małpę tutaj, bo ona wydaje się mieć fajny zasięg. Z kolejnym poziomem również chcę kupić te tutaj, które są jeszcze więcej na wodzie siedzieć. I jakiegoś ewentualnie snajpera, bo on też jakby nie patrzeć bije przez całą mapę. Dobrze. O ile będę w stanie, bo nie powiedziane, że w ogóle będę w stanie. O, jest małpa pirat.
Dobrze. Winogronowa kula. Daleki zakres. Mhm. Małpi piraci. Lotniskowiec. To brzmi fajnie. O tak. Robimy was. Poziom wyżej. Niech będzie snajper. Szybsze strzelanie. Szybsze strzelanie. Tutaj tylko taki, taką małą flagę dostałem. Snajper może strzelać w sumie wszędzie. Tutaj nawet, więc sobie go zrobimy i niech sobie strzelają. Będzie ich dwóch. Będą szybciej expić. Przynajmniej w teorii. Nie jestem pewien, czy tak to działa, ale mogę tak to sobie wytłumaczyć. A jeszcze ci mają jakieś ulepszenie. Głęboki mróz. Poproszę w takim razie. I zrobimy sobie głęboki mróz. Więc tutaj zamraża i bardzo ładnie. Mamy 32. Pojawi się jeden zakamuflowany, jeden kamuflażowy blon. Blon? Bo bluns, dlatego blon, tak? Nasz bohater jest tu w stanie rozwalać sam to praktycznie bez żadnego problemu. Teraz muszę też tylko uważać, żeby jakieś, o, jakieś są ekspy, coś. O, tak jak tutaj to pyk i lecimy. On tutaj też musi widzieć. Pozwala najpierw wykrywać i zadawać dodatkowe plus wyobrażeń do zakamuflowanych balonów. O, to jest spoko. To jest bardzo spoko i w to bym bardzo chętnie poszedł. Przyhamowanie moabów. Zadaje o wiele więcej obrażeń i nie uruchamia balony klasy moab, ale nie uzbieramy na to na razie, więc na razie noktowizor za 200. Ale nie mamy jeszcze tyle, więc musimy poczekać chwilę, żeby być w stanie cokolwiek zrobić. Więc może po tej fali, rundzie, cokolwiek... 200, 1200, 1300. Jak nasza postać? O, nie byłem w stanie nawet uzbierać. O, to chciałem, małpkę podwodną chciałem. Jak nasza postać? Jest na 7 poziomie. Ty strzelasz. Nie masz zbyt dużego zasięgu, więc postawimy dwie tutaj, jak najbardziej. Zobaczmy, jak ci snajperzy. Czy oni już mogą mieć ten noktowizor? Mogą mieć. Więc bardzo chętnie, żebyście widzieli więcej. Proszę bardzo, o noktowizorze. Mamy jeszcze 500 i piracka jeszcze małpka może dostać upgrade na podwójny strzał, więc bardzo chętnie. Na, niestety tylko na jednej na razie to zupgrade'ujemy. Kamuflażowe balony. Musisz przygotować obronę. Zmów stosunku na przekuwanie kamuflażowanych balonów. Myślę, że to nie będzie problemu, bo mamy kamuflażowe, ale mamy bardzo dużo małpek, które widzą je po prostu, więc to nie będzie raczej, no właśnie, to nie był jakiś większy problem zrobienia tutaj czegokolwiek. Tutaj te nawet nie są w stanie strzelać. O, minimalnie teraz chyba na samą końcówkę. Teraz tak, ciebie czy ciebie muszę zupgrade'ować? Ciebie. Te małpy nie mogą nic zrobić, to nie dostaje na razie żadnego ulepszenia. To też nie jest w stanie. Nic nie dostało, nic nie dostało. Dobra, mamy 700 coś. Myślę, że spokojnie. Tutaj kamuflażowe znowu nie są problematyczne. Ciśniemy z tym wszystkim na samym początku, na samym starcie. Jest więcej balonów, ale dalej nie są w stanie nic zrobić. Dobra, wykorzystajmy trochę pieniędzy. I zobaczmy, co z tego wyjdzie jeszcze. Weźmy sobie jakąś tu małpę. Powiedzmy tutaj, nie wiem. I zupgrade'ujmy ją, proszę bardzo, na kuszę. I zróbmy jeszcze jedną taką małpę tutaj w rzędzie. Wydaje mi się, że one są bardzo fajne. Mówiliście, że te podstawowe małpy są naprawdę świetne. Więc wierzę wam na słowo po prostu. I liczę na to, że się bardzo fajnie będzie ich wykorzystywać. Są metalowe, tutaj te jedne rozwalają, drugie zaklejają. Proszę bardzo, i lecimy. 37. A, to leci dalej. Niech będzie. Tutaj widzę, że jakieś dostały upgrade'y. Ten podstawowy dostał. Co możesz robić? Zaawansowany wie, co robi. Celowanie dalekiego zasięgu w promieniu innych twoich wież. O, ciekawe, muszę przyznać. Tu jest podwójne działo. To zróbmy dłuższy zasięg. Niech będzie w takim razie. I zupgrade'ujemy was za 110. To nie jest duża cena, szczerze mówiąc. Działa też mają kolejne zupgrade'owanie. Bomby kasetowe. To już brzmi jak fajna robota. Bomby kasetowe za 680. Więc niestety tylko na jednym dziale. Ceramiczne balony pokrute skorupą z utwardzonych gliny. Potrzeba kilku trafień, by je przekuć. Spoko, kilku trafień albo działa. To jest też, myślę, taka opcja. Teraz to działo bym ulepszył. No i proszę bardzo, teraz już jesteśmy w stanie, myślę, się obronić bez żadnego większego problemu. Poziom wyżej, dzięki dostajemy. Weźmy pierwszy sobie helikopterek jakiś. Helikopter jest drogi, więc na razie nie jestem w stanie jeszcze na niego wydać żadnych pieniędzy, ale wydaje mi się, że powinniśmy dać radę oczywiście przejść tą gierkę bez żadnego problemu. Oczywiście tą mapkę, jeśli o to mi chodzi. To jest najprostsze wytłumaczenie tego, co miałem oczywiście na myśli. Dobra, jest poziom wyżej. Tylko nie wiem, że cię nie ostrzegaliśmy. Dobra, jest Moab. Skoro jest Moab, to możemy użyć helikoptera. Proszę bardzo. Możemy też zrobić więcej innych jednostek. W sensie ja bym chciał zrobić te małpki początkowe, bo one wydają mi się tu bardzo dobrą inwestycją. I postawimy jeszcze jedną klejową małpkę gdzieś tu na starcie, żeby była w stanie też coś więcej robić. Jest! Bój się moabów! Te latające fortece strachu pękają po wielu trafieniach, a potem walnią ceramiczne balony. Niech będzie. No i to tyle. Udało się, nice.
Miejsc przekuwania 12 tysięcy przekutych balonów. Kozak. Dalej. Nagrody 75, no i możemy zrobić wolną rozgrywkę, albo wrócić oczywiście na główną planszę do domu. 10 poziom już mamy, więc tak naprawdę całkiem sporo, bo tutaj te nagrody są od 20 poziomu. Zbieramy nasze nagrody, 20 małpiej kasy, 20 małpiej kasy. Czy ja mogę w ogóle zobaczyć swoje wszystkie jakieś tego, bohaterów? Mogę go ulepszyć? Aha, i tu mi pokazuje, co on na tych konkretnych poziomach robi. Kurde, nice. Mogę też odblokować... za 2,5 tysiąca, o kurde, on ma jakieś tu w ogóle jakby fabuły, kurde, jakie rzeczy tu są. Mega pakiet! 3 skórki, no skórek nie potrzebuję, szczerze mówiąc, w chwili obecnej. Na 4, a tu możemy też kupować inne postaci. Mhm, i one mają różne perki. Zakładam, że napiszecie mi, która postać jest najlepsza, znając was. Ale na chwilę obecną na ten odcinek to było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o tutaj wspaniałej Enebie. Możecie wejść, kupić 2, czasami 3 gierki taniej. Pierwszy link w opisie. Zapraszam serdecznie. Różnego rodzaju prepaidy, karty do ładowań i tak dalej. A póki co, życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!